Yo, siemanko, słuchajcie ludziska, z okazji zbliżających się 320 tysięcy subskrypcji mam dla was kartę Google Play do wygrania. Aby wygrać taką kartę, muszę zostawić suba na moim kanale. Losowanie po osiągnięciu progu. Dziękuję! Yo, hej, cześć, siemanko, słuchajcie. Tak jak już zapewne wiecie, poleciały dzisiaj w Polsce gemy na minus. Dlaczego poleciały? Dlatego, że po prostu niektóre osoby kupowały sobie inaczej te gemy, to znaczy taniej kupowały te gemy. Ja, słuchajcie, jestem zadowolony, że w końcu to się wydarzyło, bo kiedyś dużo osób pisało o tym, że wkurwiony pierdoli głupoty, że nie będzie banów ani nic takiego właśnie za to, że kupimy sobie taniej gemy. Ja, słuchajcie, się cieszę, bo ja jestem, rzecz mówiąc, stałym tutaj klientem Supercella, czyli po prostu kupuję normalnie te gemy, kupuję je właśnie, słuchajcie, kupuję je tutaj w sklepie, w żaden inny sposób, słuchajcie, bo są tak, są, słuchajcie, generatory, gdzieś tam, słuchajcie, jeszcze jest opcja, żeby kupić za granicą, ale ktoś powie, że to jest kupowanie za granicą, to słuchajcie, to, że po prostu tam jest taniej. Nie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że w innym kraju jest taniej, bo w sumie to już sprawdzałem z innym, słuchajcie, z innym krajem, sprawdzaliśmy to i nie ma, słuchajcie, no może jest gdzieś tam troszkę taniej, ale troszkę, to jest naprawdę, to są, słuchajcie, złotówki, ale nie ma czegoś takiego, że na przykład 14 tysięcy gemów u nas kosztuje 480 zł, a tam 100 zł. Nie ma, słuchajcie, czegoś takiego, bo gdyby tak naprawdę było, to słuchajcie, każdy by grał chyba w innym kraju, zmieniłby sobie lokalizację. A słuchajcie, mówiłem ostatnio, jak mi zablokowali konto, że słuchajcie, że po prostu Supercell ma podgląd, tak? Słuchajcie, ma podgląd tak jakby w naszą historię Google'a. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony nie, bo kurde, głupio, że ktoś ma podgląd, tak? Ale na przykład, słuchajcie, gdy ja musiałem zweryfikować swoje konto, musiałem podać sprzęt, na jakim gram i także słuchajcie, miejsca, w których gram, także wiecie, podawać po prostu miasta, w których gram. No i słuchajcie, gdy na przykład jesteśmy w Polsce, a za dwa dni jesteśmy, nie wiem, w Argentynie, to jest chyba podejrzane dla Supercella, tak? Czyli po prostu Supercell już ma, słuchajcie, tą myśl, że oho, coś tu jest nie tak, bo nagle, kurde, w przeciągu kilkunastu godzin zmienił tą lokalizację, wejdziemy tutaj, sprawdzimy, oho, jest tutaj dużo gemów, oho, sprawdzimy, słuchajcie, czy zakupił ostatnio u nas gemy. Tak, słuchajcie, bo każda płatność tutaj, właśnie jeśli tutaj kupujemy, to jest wszystko, słuchajcie, zapisywane, nie wiem, czy tak w ogóle mogę powiedzieć. No wiecie, że po prostu mamy później na mailu potwierdzenie, mamy także w banku, że tam przelew idzie do Supercella, że tam kupiliśmy i później, słuchajcie, dzięki takiemu przelewowi możemy tutaj podać, słuchajcie, właśnie do weryfikacji naszego konta. Możemy podać, słuchajcie, takie dane, a te dane są naprawdę bardzo ważne, bo miałem, właśnie mówiłem ostatnio, że miałem przez to mega problem, bo tam potrzebowali z dwóch lat wcześniej właśnie takiego maila, takiego potwierdzenia, tam jest, słuchajcie, taki numerek, przy każdym zamówieniu dostajemy numerek, a gdy kupujemy inaczej gemy, nie mamy, słuchajcie, czegoś takiego jak potwierdzenia, generator gemów, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak potwierdzenia. I tak samo jeśli kupujemy w innym kraju, słuchajcie, w innym kraju się to kupuje poprzez inny sposób, ale o tym sposobie nie będę mówić, słuchajcie. No, kto kupował taniej te gemy, to ma, słuchajcie, teraz te gemy na minus. W Polsce to nawet jest po minus, po ponad minus 100 tysięcy. Słuchajcie, ale ich ników wam nie będę podawać. Dostałem bardzo dużo screenów, dostałem bardzo dużo wiadomości w przeciągu kilku godzin. No, słuchajcie, ja się cieszę, słuchajcie, że na przykład nie kupowałem tych tanich gemów, bo na przykład wydałem 10 tysięcy na grę, tak? Jeśli bym to kupił taniej, to zapewne zrobiłbym sobie już 3 konta na max. I to, słuchajcie, mogłem to zrobić od początku i po prostu, nie wiem, mówić wam, widzą, że ej, ja, wiecie, ja nie kupuję tych tańszych gemów, kurde, ja, wiecie, ja wkładam każde pieniądze ciężko zarobione i wiecie, no i zrobię już trzecie konto max i sobie myślą później, wow, on jest, kurde, bogaty, nie? Ale nie, słuchajcie, tak na szczęście nie było, po prostu kupowałem sobie legalnie te gemy. No i teraz, słuchajcie, pewnie zapytacie, wkurwiony, co teraz z tymi osobami, które naprawdę mają po minus tam 100 tysięcy ponad, słuchajcie, no, żeby teraz się odrobić, to muszą wydać ponad 5 tysięcy złotych, albo i może już nawet więcej, słuchajcie, bo jeśli chodzi o gemy teraz, które te osoby mają na minusie, to one będą rosły jeszcze przez jakiś czas. I słuchajcie, zapewne te gemy na minusie to nie tylko u nas w Polsce, ale zapewne w całym świecie, gdy, słuchajcie, gra już traci troszkę na wartości, to nagle starają się
po prostu zabrać za to, słuchajcie, no gdzieś tam widzą, że kurde, no że jest ten mniejszy już zysk, więc pora, słuchajcie, no przycisnąć tutaj i po prostu dać gemy na minusie, a może ktoś, słuchajcie, weźmie i spróbuje odrobić, nie wiem, te 100 tysięcy gemów, no dla mnie to jest szaleństwo już, słuchajcie, w tym momencie, bo jak gdybym kupował taniej te gemy, dostałbym ten minus, to bym, słuchajcie, skończył z tą grą, albo po prostu bym grał arenę, ale nie kupiłbym, słuchajcie, już żadnych gemów. Chyba że jeszcze bym zrobił na złość Supercellowi, nie wiem czy na złość bym im zrobił, ale zrobiłbym tak, że wydałbym, nie wiem, 1000 zł i kupiłbym jeszcze raz te tanie gemy, żeby po prostu wyrównać ten bilans. Jest mi troszkę przykro, że dużo teraz osób odejdzie, słuchajcie, z polskiego serwera. No niestety, słuchajcie, ja zawsze mówiłem, kurde, macie grę za darmo, kupujcie, słuchajcie, kupujcie sobie jakoś tak, wiecie, no normalnie, lepiej, słuchajcie, jest wydać, nie wiem, 400 zł i kupić raz te 14 tysięcy gemów, niż, nie wiem, wydać, nie wiem, 400 zł i kupić 28 tysięcy i jeszcze zaryzykować. I słuchajcie, wracając do tego, co powiedziałem przedtem, że ej, dobra, wkurwiony, bo jeśli jestem za granicą i kupuję te gemy, to wam, słuchajcie, przypominam, że macie takie coś, słuchajcie, jak później dostajecie mail o tym, że tam kupiliście gemy, że kupiliście po prostu to przez sklep Play, także nic, słuchajcie, wam tego nie zrobią. Być może tam, nie wiem, mogą wam zminusować, ale później po prostu możecie napisać, słuchajcie, i podać po prostu screenshoty i także właśnie wszystkie maile, no i na pewno, słuchajcie, nie będziecie mieć gemów na minusie. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Życzę powodzenia osobom, które mają duży minus gemów. No, mnie by to, słuchajcie, mnie by to zabolało, ale pamiętajcie o tym, że też, słuchajcie, nie wolno oszukiwać w grze. Mnie nauczyła taka jedna gra, bo kiedyś tam hakowaliśmy. Tak, byliśmy hakerami w grze. Taki żarcik. Ale nie, serio, słuchajcie, w Total Conquest już to kiedyś mówiłem, że tam po prostu coś takiego właśnie było, że tak jak, słuchajcie, w Clash of Clans, że na przykład wyrzucałeś, na przykład w Clash of Clans wyrzucasz jednego hoga, nie? Na przykład miałeś, nie wiem, 40 hogów tylko, bo je zrobiłeś, tak? A w tamtej grze było tak, że po prostu mogłeś sobie wyrzucić milion naraz i ubijać przeciwnika w 2 sekundy. I tak, słuchajcie, hakowaliśmy. No i generalnie później otrzymałem bana i to mnie nauczyło, słuchajcie, żeby grać normalnie, słuchajcie. Żeby grać normalnie, nie oszukiwać, bo to naprawdę nie ma, słuchajcie, żadnego sensu. Dobra, powodzenia wam życzę. Słuchajcie, osoby, które mają 14 tysięcy gemów na minusie, są jeszcze w stanie to odrobić, bo to jest, słuchajcie, przelew 450 zł. Słuchajcie, można troszkę oszczędzić i po prostu sobie to odrobić. 14 tysięcy gemów to jeszcze nie jest, słuchajcie, problem. Gorzej jest, słuchajcie, z tymi osobami, które już mają od minus 50 tysięcy w dół gemy, bo to już jest, słuchajcie, bardzo duży wydatek. Dobra, to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Troszkę się zagadałem, ale bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałem na tym odcinku. Zostawcie suba, zostawcie, słuchajcie, lajka dla zasięgu. Niech to zobaczy jak najwięcej osób. Z wami się żegnam. Powodzenia. Yo, elo. Cześć, siemandero. Pozdrawiam. Yo.